Cambolife Kambodża. Jesteśmy w pobliżu na Kupendy. Mamy piąteczek, piątunio. W środę ważne rozmowy odbyły się w Polsce. Dzisiaj jesteśmy już tutaj właśnie na Kupendzie. Jestem ja, Bartek, Michał oraz też nasz inwestor, ale zarówno też osoba kontaktowa z firmą w Polsce. No, dogadujemy szczegóły ewentualnej produkcji. Ostatnio wam pokazywałem, Michał mówi, że tutaj było coś zasiane, nie pamiętam tylko co to było, że dynia chyba? Nie wiem, jakoś to nie wygląda mi na dynię, ale jeszcze ostatnio tutaj te rośliny były bardzo małe, a dzisiaj widzicie już jak wystrzeliły. No słońce, jakiś tam deszcz robią robotę. A ja przyjechałem po piwko. Banany widzę już tutaj przy sklepie. Powoli będą do zdjęcia. Na Kupendę, my tutaj na przyaltance. Zobaczcie, jaki ciekawy widok. Jakiś, zbliżają się chmury, jakieś opady. A na razie tylko mgła jest. A my na altance. Altanka oczywiście do spotkań biznesowych. Omawiamy tutaj szczegóły. Kambodża, Cambolife. Jesteśmy na rondzie w Kep. Kep to jest takie miasteczko, ale bez jakiegoś centrum, mocno porozrzucane. W każdym razie dzisiaj jedziemy na spotkanie do Kep. No ale pojedziemy, obiad, Bartek chyba już tam gdzieś dojechał. Ja wczoraj też mieliśmy spotkanie, dużo nie nagrywałem. Też no, sporo się wczoraj działo, przyjeżdżałem różni Polacy do Kampotu. Jakieś dużo spotkań, dużo intensywnej pracy, że tak powiem. W każdym razie lecę do Kep, a później prawdopodobnie pojedziemy do nowego miejsca Pola i tak naprawdę Staszka, którzy budują coś takiego jak taki polski dom, guest house. Oczywiście też mówiłem wam, biura turystyczne otwierają głównie dla Polaków, myślę, ale też dla ich oczywiście obcokrajowców. Także dzisiaj może troszkę się będzie działo, trochę ponagrywam i będzie jakiś fajny materiał. Do zobaczenia wkrótce. Dojechałem do plaży w Kep. Bartek tam jest przy plaży, został. Ja tutaj przyjechałem się troszkę przejechać. Chciałem wam dzisiaj pokazać wodę, która no jest dosyć czysta mimo wszystko. Jak widzicie, zapewne widać kamienie. Nie ma zbyt dużej falki. Ale co wam chciałem pokazać, to po pierwsze zobaczcie te wysepki. To akurat ta większa taka, to jest Rabbit Island, gdzie ostatnio też byłem. Tam już dalej te wyspy to są już wietnamskie prawdopodobnie, zwłaszcza te dalej oddalone. Tu jeszcze są khmerskie, no ale tutaj dzisiaj bardzo fajnie widać tą dużą wyspę, a mianowicie jest to oczywiście Pukok, wietnamska wyspa, tak można powiedzieć, u wybrzeży Kambodży. A już nie raz o niej mówiłem, tak jak wspominałem, no kiedyś została oddana na rzecz Wietnamu, teraz mija taki okres, że jeszcze Kambodża mogłaby ją odzyskać, ale jeśli nie odzyska, to już to przepadnie. Gdzieś tam to wszystko się włączają Chińczycy, żeby wspomóc Kambodżę w odzyskaniu, aczkolwiek no nigdy nie wiadomo, jak to się rozwiąże. Myślę, że gdzieś za pół godziny będziemy mieli spotkanko, wiemy coś, pogadamy i lecimy dalej do Kampotu, do Pola. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj mi się uda zrobić trening. A jeszcze jest Andre w Kampocie, też będzie się chciał spotkać zapewne. I tak powiem wam, ostatnio od spotkania do spotkania nie ma nawet kiedy filmów nagrywać. Ale pogoda dzisiaj piękna. Pukok widoczny całkiem nieźle. Czasami powiem wam szczerze, tutaj z Kepu nie widać nic, a dzisiaj całkiem ładnie tę wyspę widać. Dzień dobry. Jest Bartek i jesteśmy gdzie? W Hotel de la Plage i w Kep. O, tak, wybraliśmy tutaj sobie przy plaży. Nie chcemy tam siedzieć między
kamerami, bo oni tam puszczają głośną muzykę. A to też akurat muzyka. Siedzi się na ziemi, no bo my wyjdziemy do środka. Nie, może no musimy pogadać, tak że my wolimy sobie posiedzieć chwilę. Tak, tak, musimy posiedzieć normalnie, w normalnej pozycji, nie? Także tutaj ja kiedyś chyba już to pokazywałem, tu mi się zawsze chciałem tutaj przyjść, bo tu jest takie fajne, o. Cóż. To jakieś siedzisko zrobione z jakiejś łódki, a może tylko na styl łódki, ale fajnie, w ogóle ciekawe, czy to otwarte, a tam widzę nawet łóżko na ziemi leży, także nie wiem, czy tu czy to jest otwarte, ale zaraz się dowiemy. My cały czas na spotkaniu, teraz tam Bartek jeszcze rozmawia, ja się idę troszkę przejść. Powiem wam szczerze, ostatnio, nie wiem, coś się ostatnio podtrułem, chociaż tutaj nasz znajomy też tak się zatruł, że naprawdę w ciężkim stanie był, nawet z tego co mówiłem, miał 42 stopnie. Być może nie zatrucie, być może denga, czyli coś co przynoszą komary tutaj w Kambodży. Że mieszka tam gdzieś no, na prowincji, to być może nie potrafili zdiagnozować. W każdym razie czuję się już dobrze, ale no, miał chwilę grozy. Jest sobota, także dosyć sporo ludzi, jak możecie zobaczyć, o, całe rodziny. A ja się przejdę, zobaczę jak dzisiaj się prezentuje woda. Oczywiście jak to w Kambodży, trzcina cukrowa, jakieś sticky rice, banany i wiele, wiele innych rzeczy. Smażone jedzonko, jak możecie zobaczyć, coś dla Sikę. Także jesteśmy na miejskiej plaży. A powiem wam, że dzisiaj przyjeżdżaliśmy akurat, budują potężne plaże tu właśnie w Kep, tam ma się to wszystko prawdopodobnie w przyszłości przesunąć. Być może tam też jest czystsza woda. Ma to sens, bo tu jest taka zatoka i często ta woda nie jest no, najczystsza. Chociaż powiem wam szczerze, że wcześniej wam pokazywałem w tam bardziej, w tamtą stronę, to była czysta. A tutaj dosyć widzę zmącona jest. Szału nie ma. Ale jak widzicie, jest sporo dzieciaków w wodzie. Jest jakiś, można powiedzieć, banan do pływania. O, tak jak możecie zauważyć, ze względu na niechęć do opalonej skóry, większość ludzi, dzieciaków, dziewczynek, oni się zazwyczaj kąpią w ciuchach, żeby się nie opalić za bardzo. No chyba, że ktoś, chyba, że komuś nie zależy akurat na tym, żeby być białym, to może pływają właśnie w, no, bez koszulek. Ja się tak zastanawiam, może bym skoczył na chwilę. Chociaż ochłodzić się to jest ciężko powiedzieć, bo powiem wam, że woda jest mega ciepła, zwłaszcza tutaj zapewne w zatoce. A ja tutaj akurat teraz doszedłem do takiego sypelka, jest to jakiś posąg z jakąś panią, aczkolwiek nie wygląda jak syrena. A tak jeszcze z tego miejsca prezentuje się plaża w Kep. Cały czas coś tutaj budują, rozbudowują. Tutaj też powstaje chyba jakiś, nie wiem, restauracja, resort. A myślę, że widok będzie przedni. Tu jest naprawdę masa tych wzgórz. Cały czas coś tam pomiędzy budują. Akurat jest też sporo drzew, tego nie widać, ale możecie mi uwierzyć na słowo. Dzisiaj, jak mówiłem, sobota, także sporo turystów. Tam widzę, że nawet ryby łapią. A mamy też mnichów, którzy, jak możecie zobaczyć, każdy ma telefon i robią sobie zdjęcia.
a tak też wyglądają te tutaj przy plaży namiociki. Oczywiście są hamaczki, leżaczki, jak widzicie z tyłu dosyć fajny widok. A te panie tutaj, które zatrzymują samochody, właśnie zarabiają na tym, że przyprowadzają tutaj do tych miejsc właśnie osoby, które zamawiają jedzenie oczywiście. Widzę, że robi się niebezpiecznie. Fajny samochód, jakiś chiński chyba. Halo, halo. No tam też zobaczcie, też te górze takie fajne są miejscóweczki, fajne leżaczki. A mnie zaraz coś rozjedzie, widzę. Ale może nie będzie tak źle. Kep, tak poza tym, jest dużo droższym miastem niż Kampot. Mimo że to jest, no tak jak mówiłem wcześniej, jest to małe, mniejsze miasteczko, takie bardziej porozrzucane. Ale mają fajne, fajne tereny naprawdę. Kampot zresztą też. Jak możecie zobaczyć, całe rodziny tu przyjeżdżają z Kambodży i wypoczywają. Na pewno tutaj jest lepiej, bo jest też taniej w stosunku do, powiedzmy, tam Sihanoukville, Korong, Korong Samloen. To są to zupełnie inne ceny. Więcej obwoźnych biznesów. Tu widzę jajeczka gotowane. Tu nawet mamy lody. Popcorny. To też nie pamiętam jak się nazywa, ale dosyć smaczne. Tu oczywiście naleśniczki. Widzę, że też troszkę turystów przyjeżdża. Jakichś białych. Widzę, że każdy nie ma toalet, każdy leje pod płot. Trochę niesympatycznie, a tu pani cały sklep ma na sobie. No jak, co ciekawe właśnie to jest, że jak możecie zobaczyć, jakby spojrzeć czasami na samochody, jakie Khmerzy posiadają. Może oczywiście nie wszystkie, ale naprawdę duża większość są to samochody powyżej kilkudziesięciu tysięcy dolarów, także. No, na przykład zobaczcie, tutaj jaka tundra stoi. Także no, nie można powiedzieć, że w Kambodży brakuje pieniędzy. No tu pani goni busiarza. Halo, halo. A możecie zobaczyć, jakie samochody jeżdżą. Akurat teraz się korek zrobił. Dobra, ja idę dalej, ale... O, tutaj zobaczcie, jakiego mamy Forda fajnego. Oczywiście blachy z Phnom Penh. No ale mówię, no idąc tutaj, wiadomo, Lexus. Już starszy. Toyota. Range Rover. Tam chyba dalej mamy Mazdę. No jest teraz, powiem wam, naprawdę sporo ludzi. Może mnie nie rozjadą. Tak jak mówię, Mazda. Jeep. Powiem wam szczerze, że nawet mi się podobają te jeepy. Kiedyś w przyszłości może przyjdzie czas, że i takiego jeepa będę miał, a może nie. Tundra. Tutaj mamy kolejne Tacoma, Tundra. No mówię, takich samochodów od kilkudziesięciu tysięcy w górę. Troszkę tutaj przyjeżdża. Oczywiście to jest Kep, a w Phnom Penh możecie zobaczyć naprawdę dużo bardzo drogich samochodów. Na wylocie z Kep, ale przez drogę przebiegły, o, takie stworzonka. Także grasują małpy tutaj wszędzie. Tam kolejna większa nawet biegnie. O, jest teraz na słupku. I chyba nawet kopulują. Przestały, ale to chyba jest samica i samiec. Jest sporo tutaj tych małp, widzę. A pewnie czyhają tutaj na turystów i turyści je karmią. W każdym razie, tak jak widzicie, no jest trochę tych małp. Tam idzie kolejna.
chyba jakaś parka. Intexo.com jest to połączenie biznesu tradycyjnego z systemem blockchain. Na ich stronie możecie zobaczyć, jakie obecnie projekty rozwijają, oraz możecie wypełnić formularz, aby dowiedzieć się więcej w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami intexo.com.